Dzień dobry, moi drodzy, Tomasz Parku, serdecznie jestem utwór. Kochani, ostatnio wybraliśmy na to wyzwanie serca, Chris. I oczywiście naśledził nasz ukochany kochaś Dijkstra. No homo. Oczywiście. No i powiedział nam, że szykuje spisek Dara Dawida. I mi się to niezmiernie spodobało, bo ja też mam zamiar go rozjebać. Jak wejdę na tą górę, zobaczyć co tu się dzieje. Że jakieś tu rzeczy są interesujące, ale chyba nie ma, więc... A tu fajny widok jest, wiecie? Kurwa, tu mało miejsca jest. Nic tu nie ma, szkoda. Dobra, schodzimy na dół. O kurwa, bo jak spadnę stąd, to będzie lipa. Teraz Triss udała się do Kermoren. I znowu się rozstaliśmy z Triss, ale dobrze, że nie wyjechała do Kobiru, bo wtedy to już byśmy nie zobaczyli w grze. Tak jak mówiłem na końcu odcinka poprzedniego, że wybory między Triss a Yennefer dzielą graczy. No niestety, no taka jest prawda, no CD Projekt Red niezmierną pracę wykonał, żebyśmy mieli, kurde, jakie decyzje podejmować i żebyśmy nie tylko raz, cholera jasna, nie tylko raz grali i przechodzili Wiedźmina, żeby poznać. Idę do Vernona Rosha. Pogramy w Gwinta. Dzisiaj troszeczkę luźniej, bo ostatnio żeśmy pociągnęli, nie powiem, że fabułę, bo słuchajcie, zobaczcie zadanie poboczne. Zadanie poboczne nam zajęło dwa odcinki. Dwa odcinki, jedno zadanie poboczne z Triss. Jedna misja. No można powiedzieć taka, no dwie misje, tak? Bo musieliśmy jeszcze ratować, ale moim zdaniem to było wszystko pod jedną misję. No, zobaczcie, jaka misja poboczna może być długa. I jaka świetna, bo musieliśmy podjąć wybór. A Vernona nie ma tu. No co za śmieciuch, no. Werno! A możemy z Wes pogadać? Wiedźmin to się nie może ostą zarazić, nie? Aha. Nie ma Vernona Rosha. No dobra. Chciałem, że sobie z nim pogram w Gwinta. No niestety widać, nie jest mi to dane. Dobra, zadanie wiedźmińskie. Tajemnicze ślady. To możemy zaraz robić, wiecie? Ja bym szkołę kota zaraz też szukał. Ulepszeń, ale najpierw zrobimy sobie poboczne coś. Gwinta nie zrobimy na razie, więc... O właśnie, gdzie jest zaznaczony Gwint? Tu? A co on tu robi? No dobra, bo ja nawet nie spojrzałem na ten wskaźnik, szczerze. Jak go zaznaczyłem sobie dla jaj. No dobra. Ale słuchajcie, historia, widzicie, jakieś historia, mi jest świetnie napisana. Tutaj naprawdę scenarzyści CD Projektu Red postarali naprawdę, żeby nam przedstawić świetną historię. Każde zadanie poboczne, każde jakieś szukanie opowiada nam swoją historię, tak? No tu bardziej misje poboczne niż te szukanie, bo szukamy wiedźmińskich tych rzeczy na przykład, to tam nie ma żadnej historii, tak? Do Passiflory, do burdelu? I teraz wiecie co? Zachowam wierność Beatrice. Nie wydaje się dobrze za mną babką. Wiem, że to jest nierozsądne, ale chcę tak zrobić, żeby zachować jakieś tam w celibacie do czasu, aż Triss nie będziemy. Dobra, to tu robimy to, spisek. Ale uśmiech jak pęknięta blizna. Bo hendożyć się możemy zawsze, wiecie? Muszę iść do burdelu i od razu. Tylko coś mi tu śmierdzi, bo... Spadaj. Może musimy wejść drzwiami na parter. Na rabat i krewę nie dasz. Geralt, witaj! No podejdź, mój drogi, nie wstydź się. Przepraszam, ale przyszedłem tu, bo... Ciszej. Dobrze wiem, po co przyszedłeś. Czekają już na ciebie. Tędy. To zostało cztery. Na górę. Markizia, masz jakiś tutaj... Czekaj, mogę z tą... Czekaj.
Czekaj, kochana. Wszystkie drogi prowadzą do pasiflory. Witam ponownie. Kiedy tak na ciebie patrzę, zaczynam żałować, że już nie jestem w czynnej służbie. A, nie ma. Jest dobra. A my z tym nie graliśmy w Gwinta już? Nie wiem. Wiedźmin Geralt. Masz na górę, szef już czeka. Oho. Jest Dijkstra. Geralt. Jesteś. Mogłeś wybrać bardziej ustronne miejsce na rozmowę o zamachu. Wszyscy tak o nim myślą, więc nie ma się czego bać. Poza tym wiesz, to miejsce z tradycjami. Mówią, że to właśnie tutaj Falka planowała zamach na króla Vridanka i szczęcie rebelii. Porównujesz się z Falką? Chyba nikt nie wpisał się w historię Redanii bardziej krwawo niż ona. Jej rewolta zmieniła bieg historii i to nas łączy. Ale jeśli chodzi o przelewanie krwi, planujemy upuścić jej tylko Radowidowi. Cieszę się, że chcesz wziąć w tym udział. Przyznam, że nie byłem pewien, czy się zjawisz. Zapraszałeś, to jestem. A teraz przejdźmy do rzeczy. Zdaje się, że mojego wspólnika już znasz. Toż? Ty tutaj? Merdo! Emerytowani szpiedzy muszą się wspierać. Kiedyś broniłeś króla. Teraz mieszasz się w zamach na innego? Nie jestem z tego dumny, ale rozpatrywałem wiele możliwości i nie znalazłem lepszej. Radowid wiele razy udowodnił, że w głowie mu tylko własne interesy. Kiedy Kedwen poprosiło go o pomoc, najechał. Kiedy ja błagałem o wsparcie dla Wyzimy, odprawił mnie z kwitkiem. Teraz wojna wchodzi w decydującą fazę i musimy działać szybko. Nie mam już złudzeń. Martwy Radowid to wolna Temeria. Tak jak powiedział o tym Kedwen, ja już wspominam o tym wcześniej, bo Henselt właśnie bronił się przed Nilfgaardem, ale... Jeżeli poprosił właśnie o pomoc Radowida, to zginął właśnie w bitwie, tam nie pamiętam już gdzie. To jest mało istotne właśnie, ale właśnie wojska Radowida go zamordowały, króla Henselta. Mogło też inaczej się potoczyć, jeżeliśmy wybrali ścieżkę Rosha w dwójce, to tam mogło być w bitwie pod Vergen, też mogliśmy go zajebać. Więc to już szybciej by ten Henselt zginął, tak? No dobra, wracając do fabuły naszej, teraz w trójce wchodzimy dalej. Niby ja. Wydawało mi się, że Radowid jest sprzymierzeńcem Temerii. Tylko dopóki działania moich partyzantów są mu na rękę. Później, jak wygra wojnę, nie będzie chciał wracać do starych granic. Zamiast tego marzy mu się Imperium Północy. Póki Radowid żyje, Temeria nigdy nie będzie wolna. No, ale nie będziemy cię zanudzać polityką. Pamiętaj, że Radowid jest zagrożeniem dla Triss i Yennefer. To powinno cię najbardziej interesować. Dobra, a czego chcecie ode mnie? Jeden z naszych pojechał się spotkać z informatorem i nie wrócił. Od tego, czego się dowiedział, zależy powodzenie całego planu. Musimy go znaleźć, a nie ma w okolicy lepszego tropiciela niż ty. Nie musisz mnie brać pod włos, Rosh. Macie jakieś wskazówki? Wiadomo, gdzie ten wasz wspólnik był widziany ostatnio? Podróżował pod przykrywką obwoźnego szewca. Musiał przejeżdżać przez Pontar, najpewniej przez redański posterunek. Mamy tam swojego człowieka. On powinien wiedzieć więcej. Nazywa się Gregor. Wtajemniczyliście redańskiego żołnierza w zamach na redańskiego króla? Widzisz, nawet wśród Redańczyków wielu nie zgadza się z polityką Radowida. A kiedy nawet prości żołnierze zauważają, że coś jest nie tak, to znak, że trzeba działać. Dobra, pogadam z Gregorem. Dzięki. Postaraj się nie rzucać w oczy, o ile to możliwe. I pamiętaj, że od powodzenia twojej misji może zależeć przyszłość wojny, a więc Temerii i całej północy.
Wiem, spróbuję tego nie spieprzyć. Do zobaczenia. Liczymy na ciebie, Geralt. Nikt cię nie widział, jak wchodziłeś? Tylko Madame Serenity i twój przydupas. A na ulicy? Nikt. Co ty się taki nerwowy zrobiłeś? Nie, tylko ostrożnie. Też powiem. Wiem, jestem. Dlatego długo kluczyłem, żeby pozbyć się ewentualnego. Pracowałem w służbach specjalnych równie długo jak ty. Nie musisz. Zobaczcie, kochasie, ale ja się tu wpieprzę, żeby wam pokraść pewne rzeczy. A chcę z tobą w gwinta po... Szmato. Jak się wjebałem tu, chyba porozwalałem, ale okej. Okay. No, zaraz te książki przeczytam i wywalę je. Fajny tu ten burdel, szczerze powiedziawszy. Dobra, może nie burdel, dom publiczny, okej, okej, okej. No, mejra, mejra. Ja to zostałam stworzona. Pijmy, bo się ściemnia. Oj, będzie widowisko. Dobra. Ale najpierw to kowal jakiś, szczerze powiedziawszy, by się przydał. Pójdziemy na... Czekajcie, pójdziemy do znacznika i pójdziemy na rynek. Arogant! Arogant! Pam pam pa, aha. Ale nie, na rynek chciałem najpierw, a potem pójdziemy sobie spokojnie do tego zadanka, tam do tego obozu lerdańskich żołnierzy. No i spokojnie sobie zaczniemy, zobaczymy czy uda im się ten zamach. Oczywiście my nie będziemy brać udziału w nim, tylko pomagamy Dijkstrze i Roszowi. Dobra, ja bym też sprzedał te szmaty. You sell. Wszystko, żeby było. Czekajcie. Odwar z czego? Odwar z krawo pająka. Jego wysokość M. Hrywar M. Reis. Bruskawki? No w sumie lato, to nawet w sumie jak u nas. Dobra, nieważne. Może pewnie lubicie truskawki. No chyba mało kto nie lubi truskawek. Pokaż towar. Ci ten tu sprzedać, wiesz? Nie masz kasy. Bywaj. Nikt są tutaj więcej ode mnie nie kupi. Aha, ja chcę sobie wyśmienitą jaskółkę zrobić teraz, to... Pójdziemy do jakiejś karczmy. Tu jest karczma akurat blisko. Zimorodek. Pójdę i kupić alkohol. Bo nie mam alkoholu do miałej mewy. Czym mogę... Pokaż co masz w ofercie. Co dziś? Masz nalewkę, ale nie masz lwgarskiej cytrynówki. Czy jak to tam się nazywa, nie pamiętam już. Masz jedno, ale mi potrzeba więcej tych rzeczy, więc jeszcze będę musiał polatać po mieście. Gdzie tu był karcz masz jeszcze? Tutaj jest zimorodek, ale jeszcze jest... Kuternoga Katarzyna to jest burdel, ale jeszcze mamy... Tutaj... Cholera, będzie ciężko z tym alkoholem teraz. Będziemy musieli iść poszukać
alkoholu, bo muszę zrobić białą mewę, a... Gadanie. Może ktoś będzie miał na ręku. W sumie. Bawmy zielarza, może ma na jakieś nowe rzeczy. Chociaż raczej oni nie dostają nowych rzeczy. No ale chcę sprawdzić. Masz odwar Snekera wojownika? Daj to, niech będzie. Bywaj. Wszystko kupię. Bo każda wydarta strona daje nam życie. I nie życie, tylko... Dobra, daj mi sprzedać. Może ty będziesz mógł książki sprzedać, kolego? O, proszę bardzo, jak miło. Okej, bywaj. Bywaj. Jeszcze pójdę tutaj do tego zbrojmistrza. Miecze pierwszego. Jakie miecze, jak ty masz, kurde. Pokaż mi swoje zbroje. Masz miecze. No i zbroje też. No dobra, to nieważne. Sprzedałem wszystko. O, masz dwa kafle. Już nie masz tych dwóch kafli. Ale ta broń tamta była druga. Ja pierdolę. Dobra, to takie teraz nużące rzeczy bardziej, bo musimy sobie tutaj trochę wagi zrzucić. Oczywiście nie, że jestem grubym grubasem jakimś tam, ale wagę oczywiście w jukach, żebyśmy mieli trochę więcej mogli nosić. Chociaż i tak mamy 160. A słyszałem nawet, że w nowym patchu do gry ma być skrzynka, tak jak w pozostałych częściach, pamiętacie? Mogliśmy przechowywać rzeczy. Moim zdaniem to takie sobie jest, ale dobre wprowadzenie, bo niektórzy chcą sobie zachowywać rzeczy, więc... Nie chcą, no to i waga nie pozwala, to nie ma problemu, tak. Ale moim zdaniem to takie są. Bo... bo i tak tutaj dużo juki dają, a moim zdaniem ta skrzynka będzie taka sobie, ale okej. Okay. Redzi bardziej lepiej wiedzą, co robić, niż ja mam mówić. Dobra. Jeszcze naprawię swoją te. Dołki moje, bywaj, mój bywa. Serdeczny przyjacielu. Nie macie żadnego alkoholu. Tu jest ten. Ara, pójdziemy do jakiejś tawerny, kurde. W jakimś mniejszym miasteczku, poczekajcie. Pójdziemy do jakiejś karczmy, bo w karczmie zawsze coś będzie. Karczma. Tutaj 7 kotów na przykład. Mam nadzieję, że będzie miała to, żeby zrobić tą białą mewę, żeby z tej białej mewy, żeby sobie wyśmienitą jaskółkę. A co nam da wyśmienita jaskółka? Też jestem ciekawy. To będzie ta gospodyni, nie? Karczmarka. Witaj. Witaj. To co dzisiaj? O, masz. Świetnie. I to też sobie kupię. Dobra, dzięki ci serdeczne. Bywaj. Alchemia. Czemu go jeszcze brakuje? To jest wiśniówka na spirytusie. Ale lipa. Ale żebym spierdolił. Teraz sobie wiśniówka na spirytusie była. To co ci się? Może masz wiśniówkę na spirytusie. Masz, dobra. Ale odnawia ci się. Dobrze. Bywaj. Dobra. Łucek się nie jebnął się trochę, ale dobra. Co daje nam wyśmienita jaskółka? Czego jeszcze nie mam? Vitrol. O Jezu. Co nam daje wyśmienita? Przyspieszy regenerację żywotności, żywotność regeneruje się w walce. Miałem tego niebieskiego. Ale obora. Dobra, moi drodzy, ja sobie poszukam tego, bo nie będę was tym męczył. Kurde, to czyli wszystko poszło i tak w cholerę. Dobra, ale nie będę was męczył, zaraz wracamy, jakby znajdę ten Vitrol, czy jak to tam się nazywa, te niebieskie kamyki. I zaraz zobaczymy, ja pojeżdżę po guślarzach, po handlarzach ziołami, może akurat znajdę jakieś coś. Ale zaraz wracamy.
Dobrze, my teraz wracamy. Wiecie co? Chyba będzie ciężko znaleźć ten, ale ja tu coś znalazłem, jakiś wykrzyknik. Pomóżcie, stary! O co chodzi? Jakiś problem z potworem? Nie, z duchem. Możesz powiedzieć coś więcej? Widzicie, nachodzi mnie w snach Jaczemir, znaczy mój mąż, co na wojence zginął. Stoi u bezgłowia i zawodzi. Tyle lat w rozłące, tak w zaświatach smutno. Chodźże do mnie, chodźże. Mówię, przyjdę, Jaczemirku, przyjdę, ale jak mnie bogi zawezwą, nie wcześniej. A on na to, to choć przynieść na grubo brączkę, milej będzie czekać. No i zaniosłabym, ale iść przez las straszno. Więc pomyślałam, że może wy... Jesteś pewna, że to duch twojego męża? A co wy, że niby własnego chłopa poznać nie potrafię? Jestem stara, ale nie aż tak. Nie o to chodzi. Są zjawy, które oszukują ludzi, przybierając kształt zmarłych bliskich, na przykład skrzaki albo złydnie. A nie, to Jaczemir, jestem pewna. Mówił we snach o naszych zaślubinach, jak żeśmy tańcowali w Beletain, o tym, jak go Redańczycy zasiekli pod Rindę. Pod Rindę? Albo coś ci się pomyliło, albo jednak jesteś bardzo stara. To było 80 lat temu. A tak, pomyliło mi się, pomyliło. Pod Livią, chciałam powiedzieć. Ktoś tu śmierdzi. Chęć nie pomogę. Gdzie Jaczemir jest pochowany? A na takim cmentarzyku niedaleko naszych konar, w mogile pod starym drzewem. Proszę, to obrączka. Jak już skończycie, przyjdźcie po nagrodę. Mieszkam w chacie na środku wsi z moją wnuczką Lesią. Gdzie ona zniknęła? Dziwne. Właśnie coś mi tu śmierdzi, wiecie? Coś mi tu śmierdzi jakimś... Zobaczmy zaraz. Bo coś nakłała, skłamała nas. Nie wiem, o co chodzi. Jaczemira. No, załatwione. Interesujące. 5 punktów doświadczenia i to też jest zastanawiające, bo zobaczcie, te poziomy, jak mamy te poziomy, zobaczcie, mamy poziom zadania sugerowany, tak? Jeszcze jak na zielono to jest dobrze, jak na szaro się świeci, to jak później będziemy robić zadania te na szaro, to dostajemy za nich mało punktów doświadczenia. To aż zniechęca, żeby nie robić tych zadań. Tak na moje, ale ja zawsze robiłem wszystkie, nie bez względu na punkty. Chyba baron wie o was? Wiedźmin, co was wprowadza? Lesia, tak? Chcę porozmawiać z twoją babcią. Z moją? Kiedy ona nie żyje i to od dawna. Mocz się chuj. Czyli rozmawiałem z duchem. Czemu jej nie pochowano z mężem? Nie wiem na pewno, bo mała wtedy byłam, ale matka mówiła, że na krótko przed śmiercią babcia dowiedziała się, że dziadzio miał na boku jakieś kochanice, więc powiedziała, że leżeć z nim nie chce. Widać, zmieniła zdanie. Chciała się jakoś połączyć z mężem w zaświatach, więc poprosiła mnie o pomoc. Ciężko uwierzyć w tę opowieść, ale dobrze wam z oczu patrzy. Jeśli rzeczywiście pomogliście babce, należy wam się nagroda. Proszę, to niewiele, ale musi starczyć. Mamy 5 punktów doświadczenia. Trochę latania. No dobra, nieważne. Tutaj mam poziom, tak na marginesie chciałem zobaczyć. Mamy 69 na 160 przeciążenia, przypadek? No nie sądzę. Dobra. Nie będę tego szukał. Bo wiecie co, to na Skellige to znajdę dopiero. Na razie jaskółki nie zrobię, dopiero jak będę na Skellige. Na razie mi ta jaskółka wystarcza, więc spoko. Dopiero jak na Skellige jedziemy, to zobaczymy. No tak, to... Czekajcie, po co ja jadę z buta?
skoro mogę użyć teleportu. Chyba się zagadałem z wami dlatego. Dobra, ale lecimy, moi drodzy. Wiecie co, tak chciałem wam... Dużą historię mam do opowiedzenia z gry. Ale... Na podstawie książki oczywiście, ale... Wiecie co, ja tak... Nie chcę wam książki spoilować, wiecie? Bo to takie spoilery będą. No to i będą spoilery po prostu z książki. A kto nie czyta sagi, więc pewnie może chce przeczytać, będzie chciał sobie przeczytać, a jeszcze będziecie mnie truli, że ja coś zakłócam. Spokój, tak? Spokój, zakłócam, że spoileruję. Tak sobie, wiecie? Więc jak coś będzie takiego fajnego do opowiedzenia, to będę opowiadał tak, to raczej nie będę spoilował książki. No to nie ma co. Chociaż, już chyba że będziecie chcieli. O, no inaczej zrobimy. Jeżeli będziecie chcieli jakieś historie, to nie ma problemu. Na odcinek będę się starał jakąś jedną historię przynajmniej opowiedzieć. Bo tak, wiecie, tak ze zastanowienia. Aha. Jak ktoś powie, że tam muzyka w Wiedźminie jest chujowa, to ja nie wiem. Musi być naprawdę wybredny, albo jakiś debil. Musi być wybredny, bo muzyk to przecież taki folklor leci, że... Aż. I tak mogę powiedzieć jeszcze, że... Jak mogę powiedzieć, że... Jak Polacy, albo coś tak słowiańskie klimaty te właśnie tutaj, polsko takie... Nie wiem, rosyjsko-słowiańskie, nie? Tutaj to bardziej Polak zrozumie, bardziej sens. I tutaj ten otaczający nas taki klimat słowiański, niż na przykład taki Anglik, który nie ogarnie po prostu tego, bo nie ma w krwi tej właśnie tej części słowiańszczyzny, tak? Słuchajcie, jak jest muzyczka i czasami takie są mi pojękiwania właśnie tutaj, w tym na przykład soundtracku, to masz, po prostu mam ciary na rękach, nie? Gregor, witam cię bardzo serdecznie. To znalazłeś. Ktoś ty? Geralt. Geralt z Rivii. Przysyła mnie Dijkstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek. Muzyczka się skończyła. Ładnie sobie przystroiliście posterunek. Na polecenie samego króla. Miłościwie nam panującego. Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. A tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. Więc to wina ludzkiej zawiści, nie Radowida. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? Do rzeczy. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz, ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz glejt przejazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Mam. Mam. No dobra, do powodzenia. Dzięki, bywaj. Zaraz się zatrujesz. Fintami staj. No, posterunek, ale tu nie byłem nigdy. Gdzie leży je Radow? Dobra, ja sobie przejdę spokojnie. Mało na płotce. I też tak na marginesie. Na marginesie, jak jesteście przeciążeni, to warto szukać tego odwaru i na przykład odwar z biesa zrobić. Bo zwiększa wam limit wagi, więc na przykład jak jesteście przeciążeni, zawsze możecie odwar zrobić. Oczywiście, jeżeli macie składniki, tak jak ja nie mam tutaj składników. Oho, to chyba ten wóz. Dziwne. Wóz nie wygląda na uszkodzony. Rozejrzę się, może coś znajdę.
Ślady szarpaniny. Ktoś dał komuś po gębie. O kurwa. Ona mnie warto. Jeszcze tak znienacka. Dobra, pójdziemy śladami. Tu buty jakieś. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. Czyżby szef zostawił ślady, żeby go znaleźć po butach? Interesujące. Oho. A ten co tu robi? Lakierki męskie. Buty? Po co buty? A trochę są głupie czas. I są zmienne, nie? Pamiętacie tamtego o łodziach? Wiedźmak idzie sobie. Ja zajęty. Buty zbieram. Widzę. Zastanawiam się, skąd się tu wzięły. Ano wyrosły. Jak grzyby. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Rog nie może, bo Og i Pog będą źli. Og i Pog? To twoi koledzy? To znalaźcy. Wielkie znalaźcy. Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli do jaskini. Tam. Aha. Zjedliście go? Nie, on kościsty, niedobry, ble. Og mu kazał buty robić. Dla Oga, Poga i Roga. Po co wam buty? Człowieki noszą. To Og, Pog i Rog też chcą. Będą wielkie pany, jak człowieki. Ja cię kręcę. Bywaj. Ale szybko. Jaskinia troli musi być gdzieś blisko. Myślałem, że coś jeszcze będzie mówił. O co to kurna chodzi? Szewc, kurna. Czy ja dobrze słyszę? Talar! Dobrze słyszę? Odchodzicie do gościa, robicie groźną minę i mówicie: wypierdalaj się! Co on mówi? No dobra, to przejdźmy do praktyki. No dobra, to przejdźmy do praktyki. Ty, kurwo jebana, kurwa pierdolona pizda. Powtórzcie po kolei. A ty szewc, to buty rób!
Nie gadaj! Talar uczuł trolle przeklinać. Zacznijmy od postaw. Kurwa! Powtórz się. Brakowało mi tego gościa naprawdę od jedyneczki. Dobra, wyjeżdżamy. Chyba mogę podejść bliżej. Dobra, jebać to. Mam nadzieję, że coś tam słyszeliście, a czy mogliście przeczytać też? Talar? Tyle. Tak. Kto inny mógłby uczyć trolle przeklinać? To jak kurwa będzie robimy interes? Geralt? No, kopela! Kto to? Spokojnie, Og, to mój stary znajomy. Idzie stąd, bo wpadnie do zupy. Jestem okropnie żylasty. Prawda, prawda! Tylko na niego popatrzcie! Sama skóra i kości! Talar, kurwa. No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie. Siada na dupie. Buty robi. Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale Talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie! Buty szyje! Jest mi potrzebny. Potrzebny tutaj! Ty masz buty! Og nie ma! Rog nie ma! I Bog nie ma! Zrobi buty, to pójdzie! Spokojnie, Talar wróci, tylko musi najpierw iść ze mną, żeby przynieść skórę na wasze buty. Słuchajcie Geralta, dobrze gada. Patrzcie na wasze stopy, wielkie, nie? Żeby uszyć na nie buty, potrzebuje dużo skóry, kapujecie? Pójdziemy teraz z Geraltem i przyniesiemy skóry. Potem wrócę i uszyję wam buty. Dla Boga też i dla Roga. Dla wszystkich po dwie pary. Niech idzie, tylko niech wróci. No, wiedziałem, że z was równe chłopy. Trzymajcie się. Dzieci to nie trolle. Poza tym wiedźmini są bezpłodni. Widzę, że nic się nie zmieniło. Co ty też się. Jesteś cierpki jak zgniła kapuła. Ktoś cię po mnie przysłał, czy po prostu przechodziłeś obok? Roz i Dijkstra. O, nie zapomnieli i o mnie, jak miło. Dzięki, że po mnie przyszedłeś, Geralt. Wiem, że masz dużo na głowie zabijanie tych wszystkich potworów i w ogóle. Słyszałem, że wy też macie zamiar kogoś zabić. O, wtajemniczyli cię. Tak jakby, ale bez szczegółów. Może ty powiesz mi coś więcej. Wybacz, bracie, ale jak oni milczeli, to ja też muszę. Rozumiem. To po co się właściwie tu zapuszczałeś? To teraz ziemię Nilfgaardu. A myślisz, że Nilfgaardczycy nie potrzebują rzeczy? Pewnie mają swoich. A chuja tam mają, sami dyletanci i ty. Brakowało mi ten na kurde. Na całej północy nie masz lepszego szewca nad Talara. Talara! A, jasne. Jestem... Wątpisz? Byłeś szpiegiem, a teraz współpracujesz z Dijkstrą i Roszem. Myślę, że wcale nie pojechałeś naprawiać Nilfgaardczykom butów. Dobrze główkujesz. Fakt, naprawianie butów to tylko przykrywka. Bo kto zwraca uwagę na szewca? Nikt. Spokojnie sobie pracujesz, a ludzie obok ciebie pacerem. Gadają. Czasem bzdury, a czasem coś ciekawego. Na przykład? Nic więcej nie powiem.
Jeszcze raz dzięki, Geralt. Stąd już dam radę sam. Przekażę Dijkstrze i Roszowi, jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Idę o zakład, że zesrają się z wrażeń. Kurwa. To co teraz zrobisz? No jak to co? Wracam do Nowigradu i razem z Dijkstrą i Roszem wdrażamy w życie nasz genialny plan. Jakieś szczegóły? Stary, wybacz, ale nie mogę. Wiesz, kurwa, gdyby to zależało tylko ode mnie, wszystko bym ci wyśpiewał. Jak komuś ufać, to tylko tobie. Ale nie działam sam, więc nie mogę sam decydować. I trzymam gębę na kłódkę. Jasne, rozumiem. Wy zimie udawałeś lichwiarza. A jak zostałeś szewcem? Wybrałem sobie najmniej podejrzane zajęcie. Lichwiarstwo to nie była dobra przykrywka. W ten zawód jest wpisane wkurwianie ludzi, a ja nie potrzebowałem ściągać na siebie uwagi. Myślałem jeszcze, czy by nie zostać karczmarzem. Wiesz, z jednej strony poznajesz dużo ludzi, a każdy ci wypaple coś ciekawego. Ale z drugiej strony jesteś jak kundel przy budzie, ciągle uwiązany w jednym miejscu. A szewc jeździ praktycznie wszędzie. Żebyś wiedział, zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kranik. Kurwa. Piękny. No, kurwa, wiadomo. Mówię ci, to był strzał w dziesiątkę. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. Raczej, kurwa, nie inaczej. Chodzą bez przerwy. A wiesz, co się dzieje, jak im chuj strzeli buty? Nogi im krwawią i ropieją. Każdy żołdak majątek wyda, żeby tylko mieć wygodne kamarze. No raczej, kurwa, nie inaczej. Ja z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa. Bywaj i powodzenia. Oj, przyda się. Radowid to szczwana bestia, ale damy jej radę. Oj, talar, talar. Nadstawiaj uszu. Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała Puno. Coś mi... Oby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, bez obaw. Potrafimy o siebie zadbać. Bywaj, Geralt. Bywaj, Tar, stary kutafilu. Zarypiście. Dobrze, że wrócił. Uwielbiam tego kurde człowieka. Ale ale tekstów z jedynki nie ma szans pobić. Nie ma szans, no nie ma, no. Ten dialog, gdzie Scott miał wiedźmiński miecz, to po prostu mistrzostwo świata, naprawdę. To tego już nic nie nadrobi, no nie ma szans. Ale dobrze, że chociaż ci postanowili go przywrócić, bo tej postaci brakowało w dwójce jak nie wiem co. Ale dobrze, moi drodzy, ja was pozdrawiam bardzo serdecznie. Zadanie z pisek dobiegło końca. W następnym odcinku nie wiem, co zrobimy. Chyba już będziemy sobie zaczynać Wściekłe Pięści może. Zobaczymy, jak to będzie. Ja was pozdrawiam, tak jak mówiłem, bardzo serdecznie. W następnym odcinku będziemy kontynuować. No tymczasem, moi drodzy, trzymajcie się. Do zobaczenia.